Czy burza oklasków przełoży się na głosy wyborców? Na razie nie wiadomo. Wiadomo, że ubiegający się o przepustkę do wielkiej polityki musieli się dziś sporo napocić, by zdobyć uznanie widzów debaty. Taka debata to jest też dla nich trening, gdzie no, ogląda ich na żywo 300 ponad studentów, koleżanek i kolegów z uczelni. No to skoro chcą być politykami, to muszą umieć występować publicznie, tak? I zmierzyć się także z trudnymi pytaniami. A tych dzisiaj nie brakowało. Na początek kandydaci usłyszeli dwa pytania ogólne. Pierwsze z nich dotyczyło sytuacji mieszkaniowej Polaków, a drugie edukacji. Obecnie szkoły nie są przyjazne. Świadczy o tym HIT. Ważne jest, by młodzi Polacy mieli dostęp do rzetelnej edukacji. Jeżeli mówimy o szkolnictwie wyższym, praktyki, praktyki, praktyki i współpraca uniwersytetów zarówno z sektorem prywatnym, jak i z przedsiębiorstwami państwowymi, które mogą oferować praktyki. Jako Lewica uważamy, że państwo powinno być świeckie. To również deklaracja dotycząca edukacji, bo Lewica chce usunięcia religii ze szkół. W zamian proponuje przedmioty, które zdaniem ugrupowania pomogą najmłodszym w wejściu w dorosłe życie. Takich jak edukacja obywatelska, edukacja klimatyczna, edukacja pracownicza czy edukacja o zdrowiu i seksualności. Zdaniem kandydata Konfederacji, Lewica w tej kwestii preferuje podwójne standardy. Na przykład, że in vitro czy edukacja seksualna, która nie do końca jest zgodna, jakby rzeczy, na której na niej są nie do końca zgodne z nauczaniem Kościoła. I to na przykład dla katolików i dlaczego to ma być finansowane jakby z pieniędzy publicznych katolików. Kandydaci mieli też okazję do zadania sobie wzajemnie pytań. Skąd pieniądze na program 1000 zł na stypendium dla każdego studenta? Zakładając, że każdy dostałby 1000 zł, to jest to dla państwa wydatek rzędu 200 milionów złotych miesięcznie. To są tylko wydatki. My myślimy o tym szerzej, ponieważ wiele z tego wygeneruje też przychody dla budżetu państwa. Wiele z tych rzeczy to są inwestycje. Później młodzi politycy odpowiadali także na pytania z sali, a na koniec każdy z nich miał czas na dodanie czegoś od siebie. I tutaj wszyscy mówili jednym głosem, że zachęcają studentów do udziału w wyborach. Za kilka dni dowiemy się, kto zdał ten egzamin, a kto w ogóle do niego nie przystąpił. Damian Wełna, Puls Dnia.